Dobry wieczór, rozpoczynamy bal sportu i biznesu, kończący 63. plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękujemy, że jesteście z nami. A teraz, szanowni goście, przygotujcie się na wyjątkowe doświadczenie w pięciogwiazdkowym balu, w pięciogwiazdkowym hotelu, na pięciogwiazdkowym balu, bo przed wami pięciogwiazdkowy zespół The Stars. Zanim, szanowni państwo, przejdziemy do głównego punktu programu, w imieniu organizatora, wydawcy Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, chcielibyśmy serdecznie przywitać gości honorowych. Proponuję, że jak wyczytamy magister Jan Kowalski, to
Tak robimy, dobrze? Żeby było Janowi Kowalskiemu przyjemnie. Tak? Spróbujmy. Magister Jan Kowalski. Bardzo dobrze. Serdecznie witamy wiceministra aktywów państwowych, pana Zbigniewa Ziejewskiego. Wiceministra aktywów państwowych Marcina Kulaska. Wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Nalaska. Senatora Gustawa Marka Brzezina. Partnerem strategicznym 63. plebiscytu są Bank City i City Handlowy, za co serdecznie im dziękujemy. Dodam, że ta udana współpraca trwa już 5 lat. Witamy partnerów i sponsorów, którzy są dziś z nami i wspierają bal sportu i biznesu. Panią Katarzynę Majewską, wiceprezeską zarządu City Handlowy. Pana Radosława Króla, wojewodę warmińsko-mazurskiego, który jest partnerem i patronem plebiscytu. Falstart, jeszcze raz. Pana Marcina Kuchcińskiego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który jest także patronem honorowym plebiscytu oraz partnerem dzisiejszego wydarzenia. Trzeba uważnie słuchać prowadzącego. Witamy pana Andrzeja Abako, starostę olsztyńskiego, który również jest partnerem i patronem tegorocznego plebiscytu. No naprawdę współpraca z państwem to wielka przyjemność. Witamy pana Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna, który jest partnerem i patronem plebiscytu. Witamy pana Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który również jest partnerem i patronem plebiscytu. Witamy panią Agnieszkę Wysocką, dyrektorkę Regionalnego Centrum Rozliczeń w Olsztynie City Handlowy. Witamy panią Natalię Tur, dyrektorkę marketingu Galerii Warmińskiej i Aury Centrum Olsztyna. A z panią Natalią Tur przyszedł pan Michał Tur, dyrektor zarządzający Galerią Warmińską. Witamy panią Erykę Kuszlewicz-Masiak, dyrektorkę zarządzającą autoryzowanego dealera Volvo Nord Auto. Witamy pana Mariusza Bogackiego, prezesa spółki Bliżej Natury, właściciela hotelu Marina Club, który nas tutaj dzisiaj gości. Witamy pana Radosława Typę, właściciela firmy Faster. Warto przypomnieć, że pan Radosław, który został partnerem plebiscytu w przeszłości jako kierowca rajdowy, był też jednym z jego laureatów. Patronem honorowym dzisiejszego wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz miasta Elbląg i Ełk, za co im serdecznie dziękujemy. Dzisiejszego wieczoru są z nami również pan Robert Szewczyk, przewodniczący Rada Miasta Olsztyna. Pani Lucyna Kurowska, prezeska Total Eco, organizacja odzysku opakowań SA. Pani Lucyna jest również prezeską Międzynarodowego Forum Kobiet, oddział Olsztyn. Jest z nami również pan Grzegorz Gosk, założyciel i prezes Stowarzyszenia Kaszubski Klub Biznesu oraz broker ubezpieczeniowy STBU Grupa MAK. Gościem specjalnym dzisiejszej gali jest natomiast nasza czytelniczka, pani Marta Kołak, zwyciężczyni konkursu facebookowego Gazety Olsztyńskiej na najpiękniejszą choinkę. Drugim gościem specjalnym, z czego bardzo się cieszę, jest pan Zbigniew Kobuszewski, który od ponad 30 lat wiernie głosuje na najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur. Są z nami również mistrzowie sportu. Właśnie przed chwilą zerknąłem, czy przybyli. Pani Natalia Kaczmarek, lekkoatletka, mistrzyni olimpijska z Tokio. Pan Zbigniew Lubiejewski, siatkarski mistrz olimpijski z Montrealu. No i Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz Europy i świata, obecnie prezes Fundacji Marcina Możdżonka. Witamy serdecznie organizatorów i gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Czyli pana Macieja Materę, prezesa i redaktora naczelnego Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Oraz panią Agnieszkę Weder-Grygielewicz, dyrektorkę do spraw marketingu i reklamy Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Generalnie witamy wszystkich gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Mam nadzieję, że spędzą państwo z nami wspaniały wieczór. Czas. Myślę, że zasłużyliśmy na te skromne brawa. Czas oficjalnie rozpocząć nasz bal. Panie prezesie, zapraszam na scenę. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło jako
osobie zarządzającej Gazetą Olsztyńską, dziennikiem Elbląskim, że po raz 63 witamy Państwa i gościmy na balu sportowców i biznesu, sportu i biznesu. Jak co roku, mam nadzieję, że będzie wspaniały później bal do białego rana, jak co roku znów. Proszę Państwa, życzę Państwu bardzo udanej, miłej zabawy. Mamy okres karnawału, więc jak najbardziej bal jest wskazany. Dużo ciepłych emocji, wrażeń i dziękuję jeszcze raz, że Państwo przybyliście, jesteście z nami. Dziękuję bardzo. Pan prezes zostaje na scenie. Przypominam, że głównym partnerem naszego balu jest City i City Handlowy. To instytucje finansowe, które dzięki swojemu zaangażowaniu między innymi w sport pomagają budować lepszą przyszłość nas wszystkich. Dlatego teraz na scenę zapraszamy panią Katarzynę Majewską, wiceprezeską zarządu City Handlowy. Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dzisiaj spotkać. City Handlowy już od jakiegoś czasu wspiera ten plebiscyt i to spotkanie. Jest to wyjątkowe spotkanie, w ramach którego możemy nagrodzić najlepszych sportowców Warmii i Mazur. Województwo warmińsko-mazurskie jest dla City Handlowy bardzo ważne, bo właśnie tutaj inwestujemy od ponad 20 lat. Rekrutujemy, zatrudniamy pracowników, których mamy blisko 2000 w Olsztynie. Ale również sport dla nas jest bardzo ważny. Tak jak wspomniałam, staramy się inwestować, sponsorować różnego rodzaju wydarzenia po to, żeby aktywizować nie tylko naszych pracowników, ale lokalną społeczność, bo sport to zdrowa konkurencja, sport to tolerancja, praca grupowa to też dyscyplina. Dla mnie wśród wszystkich wyróżnień, które dzisiaj będziemy przyznawać, najważniejsze jest, bardzo ważne tak naprawdę, Sportowiec bez barier. Jako bank handlowy, a od kilku lat bardzo blisko współpracujemy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, więc ta kategoria jest dla mnie wyjątkowo ważna. A wszystkim sportowcom, którzy zostali nominowani, którzy są dzisiaj na sali, serdecznie gratuluję wszystkich osiągnięć. Jestem w ogóle dumna, że mogę tutaj razem z wami być i was poznać. Życzę wam dalszych sukcesów, także dzisiaj, a państwu życzę miłego wieczoru i dużo sportowych emocji. Dziękuję. Ja tylko dodam, że ten zwrot jakiś czas współpracujemy ze sobą, to oznacza 5 lat. Także bardzo dziękujemy i liczymy na kolejne 5 lat, pani prezes. A teraz na scenę zapraszamy wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Radosława Króla. Cóż, dziękuję. 63. plebiscyt. Ja tu jestem po raz pierwszy, tak więc myślę, że nie ostatni. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Szczególnie chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się włączyli w organizację dzisiejszej uroczystości. Sportowców trzeba nagradzać. Oni są dzisiaj dla nas też takim, można powiedzieć, dobrym przykładem, jak można sobie w życiu poradzić, jak sobie można sobie w życiu radzić, jak można sobie prowadzić biznes. I jesteście też przykładem dla tych wszystkich młodych adeptów sportu, którzy dzisiaj próbują, ćwiczą, zmagają się z przeciwnościami losu i z pieniędzmi również. Tak więc przy okazji dziękuję wszystkim wójtom, burmistrzom, starostom, jak również prezydentom, marszałkom za to, że włączają się w ten codzienny rozwój sportu, ten taki właśnie podstawowy, bo nasze dzieci to są najważniejsze, a jak się wychowuje przez sport, to tylko dobrze o nas świadczy, jaki jest dla nich bardzo dobre. Życzę wszystkim pomyślności, a tym, którzy dzisiaj odbiorą nominacje, ci, którzy odbiorą nagrody, gratuluję wam już wszystkim z serca i bądźcie też dla nas dobrym przykładem. Dziękuję bardzo. Teraz chcielibyśmy zaprosić na scenę marszałka województwa, pana Marcina Kuchcińskiego.
Dobry wieczór Państwu. Przed nami wyjątkowy, nie tylko sportowy wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę być jego częścią. Cóż, ja też uprawiałem sport, jak widać, z marnym skutkiem, bo dzisiaj stoję tutaj i mogę jedynie obserwować sukcesy wspaniałych sportowców. Szanowni Państwo, przede wszystkim ukłony, podziękowania, gratulacje dla organizatorów. Cieszę się, że mamy taki plebiscyt, że możemy się spotkać, bo to jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, żeby docenić sportowców i pokazać i podziękować im za ten trud, za tą ich pracę, która towarzyszy im w zasadzie codziennie, ale również myślę, że jest to niebywała gratka dla wszystkich mieszkańców regionu, że mogą poznać wszystkich sportowców z naszego regionu, z różnych dyscyplin sportu. Gratuluję pięknie wszystkim nominowanym, laureatom. Przed nami już wkrótce bardzo ciekawy sportowo rok. Za chwilę wydarzenia sportowe europejskie, światowe, w tym też oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Już teraz mocno za Was trzymam kciuki. Oczywiście oprócz tych dobrych życzeń chciałbym zadeklarować, że tak jak wspieraliśmy jako samorząd województwa sportowców, będziemy robić to dalej. Być może w roku olimpijskim ta pomoc będzie odrobinę większa. Nie byłbym również sobą, jeśli Pan Prezes pozwoli, gdybym nie skorzystał z okazji i zachęcić wszystkich Państwa, ale również nie tylko na tej sali, ale również w całym regionie, do uprawiania sportu, zarówno tego amatorskiego, lub też tego zawodowego. Myślę, w zasadzie jestem gorąco przekonany i wierzę w to głęboko, że gwiazdy sportu, nasi idole sportowi będą nas dzisiaj do tego świetnie przekonywać. Dobrego wieczoru. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a na scenę zapraszam starostę olsztyńskiego, pana Andrzeja Abako. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować organizatorom, bo gdyby nie organizatorzy już 63. plebiscytu, to nie spotykalibyśmy się po raz kolejny. W moim przypadku to już jest 6. raz. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wspólnie i z biznesem, i ze sportowcami móc uczestniczyć w wydarzeniu w województwie warmińsko-mazurskim, jednym z ważniejszych, dlatego że podkreślając Wasz trud i ciężką pracę, dajecie nam satysfakcję, dajecie nam to, co zwykły kanapowiec ma na takim zasięgu ręki, że może ten sport razem z Wami uprawiać, ale już oglądając telewizji. A tak chciałbym podziękować kolegom samorządowcom przede wszystkim za to, że wspierają sport amatorski i za to, że budują bazę do tego sportu, a biznesowi za to, że wspiera sport, który jest sportem już zawodowym, i wszystkim sportowcom dzisiaj, tym wyróżnionym, ale również tym, którzy przygotowują się do olimpiady i do mistrzostw, życzę samych sukcesów rozsławiania Warmii i Mazur, a nam wszystkim dzisiaj wspaniałego balu. Dziękuję bardzo. Wśród osób, którym chcemy dzisiaj podziękować, nie może zabraknąć prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim gratulacje dla zarządu, dla wszystkich pracowników Gazety Olsztyńskiej, bo to jest historia, która jest piękną historią lat 50., kontynuowaną, i na pewno gdybyśmy policzyli przede wszystkim tych wyróżnionych, znakomitych sportowców z Warmii i Mazur, olimpijczyków, mistrzów świata, ale i również tych, którzy występowali lokalnie na naszych stadionach w Polsce, w Warmii i Mazurach, czy też w innych miastach, a na pewno również w Olsztynie. Bo ta historia jest dla nas bardzo ważna, bo ta historia, o czym mówili moi przedmówcy, łączy się na pewno z pasjami, talentami, marzeniami tych najmłodszych, za których my odpowiadamy. Bo przecież również doskonale wiemy, pracując w samorządzie, że sport dzieci i młodzieży to dla nas ogromne wyzwanie. Praca, którą wykonują
nasi trenerzy, pedagodzy, nauczyciele we współpracy z rodzicami. I to jest budowanie ogromnego potencjału tego naszego obywatelskiego społeczeństwa, już potem dorosłego, które znakomicie sobie radzi w życiu, bierze na barki ogromne wyzwania i podejmuje różne odpowiedzialne za nasze wspólne, samorządowe, gdziekolwiek jesteśmy, oczywiście te potrzeby, które sami definiujemy. Z nami dzisiaj są olimpijczycy, między innymi, do tego warto wrócić, również honorowi obywatele, zawsze to podkreślam, jestem dumny, Zbigniew Lubiejewski, który przecież walcząc w naszym zespole AZS-u, gdzie wtedy nie było takiej komercji jak dzisiaj, potrafił, że normalny chłopak z Bartoszyc, z Olsztyna potrafi dojść tak wysoko. Za to oczywiście jesteśmy bardzo wszyscy na pewno wdzięczni. Również z tego miejsca chciałbym gorąco podziękować panu senatorowi Gustawowi Markowi Brzezinowi, panu marszałkowi Marcinowi Kuchcińskiemu, mojej Radzie Miasta z panem przewodniczącym na czele, bo przecież widzimy, że jak potrafiąc ze sobą współpracować, możemy dla naszej społeczności zrobić bardzo wiele. A przecież wiemy, że potrzebujemy obiektów sportowych. Był wspaniały program Orliki. Realizowaliśmy również inne zadania potrzebne na rzecz rozwoju naszej młodzieży. A przed chwilą wymieniając te osoby, oczywiście miałem na myśli, doskonale wiemy, naszą halę z 1978 roku, która wymagała tak ogromnego wysiłku, ażeby doprowadzić ją do należytego stanu. Szanowni Państwo, ale dzisiaj mamy wspaniałych ministrów. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć na ich wsparcie. Jest pan minister Nalazek, a my dzisiaj będziemy za chwilę rozpoczynać modernizację naszego stadionu Stomilu. Mamy na to niewiele, 30 milionów, ale jestem przekonany, że te pieniądze na pewno się przysłużą dla rozwoju piłki nożnej. Ale też bardzo ważny projekt, panie ministrze, i tutaj od razu mówię i proszę, Centrum Piłkarstwa Młodzieżowego, Sportowego przy ulicy Sibiraków jest z gotowym praktycznie projektem. Będziemy występować, bo to dla naszych dzieci i młodzieży. I oczywiście można byłoby dużo mówić. Ja życzę wspaniałej zabawy i dziękuję wszystkim, którzy po prostu realizują te marzenia naszych najmłodszych. Dzięki temu później ci już starsi mogą występować z dumą, oczywiście reprezentując zarówno region, Polskę na wszystkich arenach świata. Wszystkiego najlepszego, miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Pan prezydent w swoim króciutkim wystąpieniu użył zwrotu, gdybyśmy zliczyli wszystkich uczestników balu, więc tak się złożyło, że ja ich zliczyłem i w przyszłym tygodniu w Gazecie Olsztyńskiej będziemy publikować listy wszystkich uczestników 63 plebiscytów naszej gazety. A póki co na scenę zapraszamy rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pana Jerzego Przyborowskiego. Dobry wieczór Państwu. W scenariuszu przeczytałem, że partnerzy nie przemawiają. No ale trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność, jak się okazuje. Drodzy tak. Państwo, zatem bardzo krótko, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do uczestnictwa w tym przepięknym wydarzeniu, 63. plebiscyt sportowca Warmii i Mazur. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że sport, zarówno ten amatorski, jak i ten wyczynowy, jeżeli chcemy chwalić się i być dumnymi z sukcesów naszych sportowców, podobnie jak kultura, wymaga mecenatu. Są tutaj dzisiaj na sali różne osoby, które, jak myślę, już się przygotowują do tego, żeby sport i sportowców wspierać. Zatem bardzo serdecznie do tego zapraszam i zachęcam.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym już teraz. Jesteśmy dumni z tego. Ja w szczególności za sport akademicki. Cieszę się bardzo, że możemy poszczycić się sukcesami naszych akademickich sportowców, wśród których mamy także przyszłych olimpijczyków. Gratuluję wszystkim jeszcze raz i życzę wszystkim Państwu dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Ja też mam nadzieję, że przed sportem w armii... A, pan prezes też chciał teraz, tak? Szanowni Państwo, przepraszam, to ja, że tak powiem, zmieniłem scenariusz spontanicznie, oddając głos naszym gościom, ale no, pracuję w mediach i przede wszystkim słuchamy naszych gości. No, my przekazujemy dalej. Dziękuję. Więc mają goście mówić, czy nie mają? Bo nie zrozumiałem, panie prezesie. Proszę. Więc mają goście przemawiać, czy nie mają? Mają. Oczywiście do końca chcemy ich słuchać. No, nie możemy wszystkich wysłuchać, bo by do rana byśmy przemawiali zamiast tańczyć i się bawić, więc trochę skracamy. No. A ja tutaj się trochę odniosę do słów pana rektora. Rzeczywiście mam wrażenie, że przed sportem w Armii Mazur świetlana przeszłość, no bo przecież mamy wojewodę, który pochodzi z najbardziej rozbieganej gminy w kraju. Mamy marszałka, byłego siatkarza i mamy prezydenta Olsztyna, byłego lekkoatletę. Także jak się ci trzej panowie zbiorą, no to klękajcie narody. Teraz... A teraz zapraszamy na scenę panią Natalię Tur, dyrektorkę marketingu Galerii Warmińskiej i Aury Centrum Olsztyna. Szanowni Państwo, będzie szybko. Wszystkim nominowanym gratulujemy, trzymamy kciuki i życzymy wesołej zabawy. Pani Natalio, bardzo dobre przemówienie. Podziękowania składamy również panu Michałowi Turowi, dyrektorowi zarządzającemu Galerią Warmińską. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Miłej zabawy. Pan uznał, że żona już powiedziała wszystko. Dobrze, teraz zapraszamy panią Erykę Kuszlewicz-Masiak, dyrektorkę zarządzającą autoryzowanym dealerem Volvo Nord Auto SA. Ja się dołączę do przedmówców. Również Państwu bardzo serdecznie dziękuję i życzę wesołej zabawy. Podziękowania należą się również panu Mariuszowi Bogackiemu, prezesowi spółki Bliżej Natury oraz właścicielowi hotelu Marina Club. Ja chciałem, mam taki drobny prezent dla Państwa. Kto zgadnie z Państwa, który to plebiscyt jest organizowany w hotelu Marina? Mam voucher na pobyt weekendowy dla Państwa. 63? 8. Kto to powiedział? Ja. No ale pan... Pan zdobył pierwszą nagrodę. Ale naprawdę strzelałem, panie prezesie, strzelałem. Jest voucher dla pana. 8 raz. Bardzo miło gościć państwa w hotelu Marina po raz 8. Dziękuję. Państwo może nie wiedzą, ale naprawdę strzelałem. No, no nie liczyłem tego. No. Czyli teraz zapraszamy pana Radosława Typę, właściciela firmy Faster.
Ja pozwolę sobie wykorzystać chwilę, że tu jestem. Miałem przyjemność bywać tu w innych okolicznościach, z drugiej perspektywy, ale tak jak nazywa się ten bal, że on jest i sportu, i biznesu, to byłem bardzo zdeterminowany, żeby zrobić biznes, który pozwoli mi dalej jeździć. I dzisiejszy mój akcent tutaj jest po to, żeby gratulować obecnym sportowcom, trzymać za nich kciuki, ale żeby też odświeżyć swoją osobę, ponieważ mam nadzieję, że ten rok pozwoli mi zapracować na to, że będę w innej roli tutaj uczestniczył za sprawą wielu zaprzyjaźnionych mi ludzi. Także bardzo dziękuję. Dzisiaj wspieram, trzymam kciuki, a mam nadzieję, że pojawię się tu w innej roli również. Na tym zakończyliśmy podziękowania dla naszych gości. Drodzy Państwo, zapraszamy, witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu zespołu The Stars. Patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak
patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. Patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Z tobą nie umiem wygrać. Gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Z tobą nie umiem wygrać. Gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. O, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kochanie, czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Słodkiego, miłego życia. Bez głodu, głodu i picia. Odpada z gry. Całuj klamkę, pochałuj z tym. A w nagrodę dostaniesz miętki kurs. Rada głuchych nagrodzi cię bezsędnych słów. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Słodkiego, miłego życia. Yeah.
uwaga wszyscy. Razem, ja widzę, że pani doskonale znają. We'll be right back.